Halo, halo, cześć. Ja jestem Korkus, a to pierwszy odcinek serii Zagrajmy w Quake 2 Remaster, który wyszedł niedawno. Słuchajcie, co do samego remastera, bo no dla mnie tym jest. Nie wszyscy go tak nazywają, niektórzy mówią, że to jest tylko edycja ulepszona. Ale no tu jest dużo poprawione. Na przykład AI przeciwników. No powiem wam, jest na poziomie Nightmare, jest ciężko. I w porównaniu do tego, co było, to można się namęczyć, napocić. Tak naprawdę z tego, co wiem, można wyłączyć te zmiany. W sensie teraz jest coś takiego, że przeciwnik słysząc cię, słysząc nasze kroki czy strzały, po prostu idzie do nas. Wcześniej tego nie było. W starej wersji Quake'a przeciwnicy reagowali tylko na, tak jakby na wzrok. Widzieli nas, dopiero wtedy atakowali. Teraz już tego nie ma. I z tego, co wiem, to można było wyłączyć, ale no nie, my tego nie będziemy wyłączać. My sobie wszystko przejdziemy tak, jak ma być. Dobra, tutaj w opcjach nic nie będę zmieniał. Sound, wszystko jest ok. I zaczniemy sobie na poziomie Nightmare. O, jeszcze jedno. Co jest nowością? Call of the Machine. To jest nowy scenariusz. Nowa kampania, tak jakby. I na pewno ją sobie przejdziemy. Ale zaczniemy od podstawowego Quake'a. I polecimy po kolei przez wszystkie dodatki. Także zaczynajmy. Cześć, zapraszam.
Dobra, jesteśmy. Jak zapewne widzieliście, no grafika wymiata. Podobnie do tego, co było, no to naprawdę jest świetnie. Dobra, teraz tak, mamy dwie misje. Jeden cel, trzy sekrety na tym poziomie i 19 przeciwników do zabicia. Także sobie zaczniemy tutaj powoli. Ja pewnie dużo mówił nie będę. Będę się chciał skupić na tym, co się tutaj dzieje. Dobra, mamy adrenalinę. Adrenalinę używamy z kółka. I nowością jest jeszcze jedna rzecz. Jest ten kompas. On pokazuje, gdzie mamy iść. W podstawowej wersji tego nie było. I no powiem, to jest dość duże ułatwienie. Powiem szczerze, czekajcie, gdzieś ciemno jest, ja się troszkę zgubiłem. Tutaj. Tutaj mamy iść, tu jest pierwszy sekret. I mamy granaty, okej, okay, elegancko. Teraz tak, pójdziemy sobie tutaj. Takie sufity, ściany, popękamy, oczywiście można rozwalić. Strzelimy w to, to wybuchnie. Tu jest pierwszy przeciwnik. Oczywiście tym blasterem staramy się nie walczyć. O, i mamy shotguna. Teraz jest elegancko. Dobra, amunicja. Widzicie? Przeciwnicy do nas idą, nie widząc nas. I oberwałem dość mocno. Pod F5 jest quick save. Steam packi dają chyba tam po 1 HP czy po 2, to już też mało ważne. Nie zawsze opłaca się wszystkie apteczki czy amunicje podnosić, bo jeżeli mamy full HP, to tylko stracimy. A mogą się nam przydać kiedyś, nie? I tutaj to wybucha po prostu po strzale, więc kto grał, ten na pewno wie. Dobra, armor shard, wzmacnia armor, elegancko. Okej. Okay. Jest kolejny sekret, czyli to jest tłumnik. Jak zapewne się domyślacie, dzięki tłumnikowi nikt nas nie zaatakuje, bo nie będą nas po prostu słyszeć. Dobra, tutaj w sumie nie musimy iść, bo tam nie ma nic. Czekajcie, tak sobie chcę przypomnieć, czy coś tutaj było. Aha, i jeszcze jest tak. Te medpaki, one chyba tam o 10 zwiększają życie, ale jeżeli mamy 100, to po prostu nas nie uleczy, nie? A steampaki te małe, nawet jeżeli mamy 100, to po prostu nam dalej o 1 życie zwiększą. To jest fajne, nie zawsze tak było. O, czekajcie, jeszcze sobie tak przejdziemy tutaj, dobra, wszystko i zlecimy dalej. I co? No Quake 2 ma jeszcze fabułę. Prosta jak budowa cepa. Ludzie odkryli obcą rasę strogów. Żyją niby w pokoju, a później okazuje się, że strogi chcą nas podbić. I to my w sumie atakujemy ich, zanim oni zaatakują nas. No i tyle. No też to się dowiecie z gry. Zresztą jak widzieliście... czekajcie, zapiszemy sobie. Zresztą jak widzieliście, no rozbiliśmy się, jesteśmy sami, nie? Dobra, ciebie ma. Tutaj idzie... O, i oni też już nie są, że tak powiem... tacy łatwi jak byli. Wcześniej można było ich okrążyć od tyłu i je rozwalić. Teraz już się nie da. Czekajcie, tu chyba jeszcze... O, ty skubańcu.
Dobra, mamy wszystkich. Teraz tak. Tu był jeszcze sekret, z tego co pamiętam. Tak. I granaty. My też są przydatne, nie? Czekajcie, zobaczymy. Dobra, trzy sekrety. Jeszcze jeden kill gdzieś jest. Gdzie ja go mogłem pominąć? Aha, tu jesteś, okej. Okay. Okej. Okay. Czekajcie, w sumie tu już się nie będziemy wracać, więc się wyleczę do końca. No i lecimy dalej. Warto też tutaj oszczędzać amunicję, bo w tym momencie może jej braknąć, a powiem szczerze, chyba shotgun. Shotgun jest jedną z lepszych broni na początku. Później będzie jeszcze super shotgun, to także polecam. Wiecie, tutaj coś było, czy mi się wydawało? Dobra, to jest jeszcze jeden medikit. No ja ogólnie polecam być mobilnym. Dobra, i tutaj jeszcze jest jedna fajna broń, machine gun. Ale to ona jest tak, nie wiem, na początku tylko fajna, później już tylko shotgun, railgun. No jeszcze tych gunów będzie trochę. Mamy wszystkich, ok. Czekajcie, tu jeszcze jeden strzela. Tutaj jesteś, ok. Byłeś. Dobra, dalej nie przejdziemy, musimy się dostać tutaj. Dobrze. Quick save, okej. Okay. Tutaj jest jeden, elegancko. Czekajcie, ja w ogóle nie sprawdziłem, ile tutaj jest sekretów. Są dwa sekrety, 50 kili, czyli jeszcze ich tutaj trochę będzie. Okej. Okay. Czekajcie, czy tu jest jakiś sekret? Nie pamiętam. Na pewno jest tutaj. Okej, okay. Mamy jeden sekret. Tu jest shotgun, elegancko. Nie, to jest światło. Dobra, tutaj byliśmy przedtem.
I tutaj już nic nie zdziałamy. Dobra. Wychodzimy stąd. Tutaj będzie jeszcze jeden sekret, ale myślę, że go zdobędziemy później. Dobrze, okej. Dobra, skończyły się naboje. Dobra, wychodzimy stąd. Czekajcie. 16 kili, jeden sekret, dwa obiektywy jeszcze zostały, ale to jak się wrócimy. Też trzeba uważać, żeby się nie utopić. Łatwo o to. No, widzicie, już nas usłyszał skubaniec, ale... I tutaj jest Rebreather. Co nam to daje? No, możemy nurkować pod wodą dłużej. Tak samo się tego używa. Ale dobra, teraz idziemy tutaj do specjalnej lokacji. Secret location. Okej, okay, czekajcie, czy tutaj ktoś jest? Chyba nie ma. Czy to chcemy użyć? Nie, nie chcemy. Dobra, lecimy w dół. I ta lokacja łatwa nie jest, nie należy do łatwych, przynajmniej ja jej nie zapamiętałem jako tą łatwiejszą. Czekajcie. O, już są tubańcy. Dobra, chodź, już cię nie ma. Idzie następny, okej. Okay. Tutaj ktoś jest. Nie ma, okej. Okay. Czyli teraz tak. Skaczymy tu. Tu. No, czekajcie, spadłem. Okej, okay. I tu jest secret 1. Czekajcie, ile tych sekretów jest. Tu jest w sumie 6 sekretów, żeby nic nie pominąć. Trzeba kurde używać głowy. Dobra, teraz tak, kajdź. Tu jest drugi sekret, tego co pamiętam. Ja. Okej. Okay. Czyli nie możemy nic stąd wziąć, okej. Okay. Strzelba. I tu będzie śmiesznie. No, cip. Gdzie on jest? O, tu jesteś. No, powiem wam, ten mutant daje w kość. Okej, okay, dobra. Ten mutant potrafi dać w kość. Ale dobra, załatwione. Czekajcie, gdzie to jest? Jedzie, okej. Okay. Jedziemy sobie w dół. I tu, o ile się nie mylę... O właśnie. Trzeba uważać. Bo to lubi gryźć. Ja tu nic nie widzę, tak naprawdę. Okej, okay, czekajcie, jest steampack. Aha. Myślę, czy by nie
A czekajcie, display. Troszkę może podjaśnić. O. Co to było? Aha, okej. Okay. To i tu będzie chyba następny. No, tak właśnie mi się wydawało. I to chyba by było na tyle. O, tutaj jesteś. Dobra, elegancko. Ty do mnie strzelałeś. Czyli tu powinien być tak naprawdę jeszcze jeden. Gdzie? Aha. Czekajcie, bo ten wagonik też może mnie zabić. A ja... A ty cholero. Raszysz? Okej. Okay. To jest jeszcze sekret, którego nie wziąłem. Czy go wziąłem? Nie wiem, czekajcie. F1. Nie, dobra. Wziąłem. Okej. Okay. A i... Gdzie idziemy? Jeszcze tu, tutaj. Kolejny sekret. Dobrze. No. O. Dobra, jeszcze dwa sekrety zostały. Dość łatwo to idzie nawet. Łapka. I tak, tutaj jest adrenalina kolejna, więc skąd zużyjemy? Adrenalina dodaje jeden punkt życia na stałe i leczy do fulla, także ją warto trzymać, nie używać od razu. W tym wypadku no ja miałem full HP, więc po prostu mi się, no można powiedzieć, zmarnowała, nie? Ale jest dobrze. No i dawaj. Okej, mamy wszystkich tutaj. I czekajcie, teraz tak. Czy wszystkie zginęły? Nie jestem pewien, ale chyba tak. Dobra, idziemy, wchodzimy. Jest secret, następny. O. O, i tutaj jest. To jest. Aha, nietykalność. No dobrze.
Dobra, co tu jeszcze jest? 20 kili zostało. Sekrety mamy wszystkie. Dobra, fajnie, fajnie to idzie nawet. I o, fajnie. I tutaj mamy super shotgun. Świetna broń, naprawdę świetna. Dobra, tutaj się przeciwnicy widzę. Też tutaj warto oszczędzać naboje. I muzyczka się skończyła. Okej. Żyćko. Czekamy na wagonik i myślę, że chyba możemy stąd spadać. Jeszcze 10 kili gdzieś zostało po drodze. No dobrze. Okej, czyli jedziemy sobie z tego poziomu na ten, który tam będzie. Czekajcie, weźmy sobie ten super shotgun. O, już się zaczęło. Gdzieś uciekły mi dwa kile. Nie mam pojęcia gdzie. O, kurde demola. Czekajcie, przejdę się tutaj jeszcze raz. Nie mam pojęcia gdzie oni mi mogli uciec. Bo tutaj ich nie ma. No nie. Czyli musieli zostać gdzieś tam. Ojejku. A nie, dobra, wszystko jasne. Podejrzewam, że mi nie zaliczyło tego kolesia, którego drzwi zmierzyły. Aj, tak mogło być. I tak jest na pewno, bo ja tutaj mam wszystko wyzabijane, wyczyszczone, wszystko jak leci. No to dupa, nie? No wszystko jest wyczyszczone, tutaj nie ma nic, więc... jeden koleś wpadł do wody przedtem, mój błąd był. Tutaj, w sumie jak szukałem sekretu, to gość po prostu wpadł do wody. To chyba nawet tutaj ten. Chyba, że czekajcie, jeszcze tutaj spróbować raz. Szkoda czasu na to. Dobra, pojedziemy jeszcze raz. Tutaj skoczę do wody. I zobaczymy, czy coś tutaj... Nie, tak, to tych dwóch, tych dwóch mi na pewno nie zaliczyło, więc dupa jak się to mówi, balls. A. Dobra, lecimy dalej, nie ma co czasu marnować. O.
po prostu straciłem te dwa fragi, gra nie zaliczyła ich jako moich. Nic, szkoda czasu, lecimy dalej. A nie, ty, patrzcie się. No, oni się tu wzięli. Przecież tu byłem. Okej, okay. No to dobra. Tu mamy komplet, lecimy. Quick save. I wracamy skąd przyszliśmy. Czekajcie, wezmę sobie tego shotguna. On jest świetny. Dobra, i teraz ta. Zdek pies, okej. Okay. Quad damage też jest po prostu z tym shotgunem, to jest miazga, co tu się dzieje. Ale tutaj mam jeszcze jednego pieska. O, jeszcze lepiej. Czekajcie, tutaj jak w ogóle było? Sekrety już mamy. Tylko jeszcze 40 typa do ubicia. Ok. Quad damage sobie jeszcze przytrzymamy. Bo to co tutaj zaraz się będzie działo, będzie kosmiczne. Patrzcie, chłopaczki. Naprawdę my się musimy dostać tutaj. O, dobra, czekajcie, amo, życie sobie zostawimy. Dobra, i teraz tak. Nie pamiętam, a tam jest adrenalina. Dobra, to użyjemy. I teraz tak, environment suit, żeby nas pasek nie zjadł. I wypływamy elegancko, okej. Okay. Dobra, i tutaj się zacznie zabawa. Jak na początek. O, z tym gościem. O kurwa mać. No, to się... Kopałem. Ale dobra, nie, udało się. Wiecie, on do mnie idzie, tak? No chodź. Tu chyba ich było dwóch, z tego co ja pamiętam. No właśnie. On rzuca granatami. A nie, okej. Okay. Żyćko. Tutaj mamy blue key, zapiszemy sobie. O kur... widzicie? Jest drugi. Nawet trzech.
chyba zabiłem. Ale zobaczymy, bo nie wiem. Chyba tak, okej. Okay. Bierzemy sobie bloki. Niebieski klucz i lecimy dalej. Jeszcze 11 do tej planszy. Trzeba... Okej. Okay. Aha. A gdzie ty jesteś, cwaniak? O nie. Nie, ale zginąłem jak lamus. Czekajcie, klucz już mam, tak? Gdzie on się tam schował, skubaniec? Jeszcze mnie upolował z tego granata. Tu jesteś. Okej. No i dobra, i to tyle. Tego nie pamiętałem, to mnie zaskoczyło, powiem szczerze. No, chodź cwaniaczku. I cyk. Gra zapisana. I następny, nie? Dobra, mamy... Wszystkich mamy zabitych, elegancko. Wiecie, granaty też są potężne. Elegancko, okej. Okay. Dawaj. To jest tak naprawdę ostatnia mapa. Do przejścia tutaj. Czekajcie. 11 kili, okej. Okay. Coś tutaj jest, nie ma, dobrze. Oj nie. To co ja teraz odwaliłem, to jest po prostu... Czekajcie. Tak, to. Właśnie. Ja tego nie chciałem odwalać. Ale no dobra. Nie było wyjścia. Nie wiem, czy to już wszyscy. No, jeszcze jeden gdzieś jest. Na górze pewnie. Dobra. I to jest koniec gry tak naprawdę. Sekrety mamy wszystkie, mamy wszystko na 100% zrobione. Koniec misji, nie gry. No, wyskoczę tutaj. What damage, okej, okay, steamfucki. Warto się tutaj wyuzupełniać wszystko, co się da. Trochę mało mam życia, ale no nic. Słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Czekajcie na drugi odcinek, bo będzie na pewno mocniejszy od tego. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Jeżeli za dużo mówiłem, to napiszcie to w komentarzach. Postaram się mówić mniej. No wiecie, nie moja wina, że tak lubię mówić dużo. No. Dziękuję wam. Cześć.